No cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Zaptyje i na starcie mam wam do powiedzenia dwie rzeczy. Dwa rzeczy, raczej, tak naprawdę, przepraszam. Pierwsza z nich to fakt, że proszę bardzo, udało mi się jako tako, póki co, proszę bardzo, jako tako, póki co mam przyjemność spełniać obietnicę, żeby przynajmniej raz w tygodniu na miesiąc, żeby co tydzień publikować gameplaye na tym kanale. I jakoś tak. No powinniście się domyśleć, o co chodzi. No obiecałem tak. No po prostu, no ogólnie rzecz biorąc, macie przyjemność zauważyć wyraźnie, że dotrzymałem słowa, a przynajmniej póki co, bo wiele rzeczy zdarzyć się może w życiu. Ale w każdym razie. Natomiast drugą jest to, że właśnie, że można powtarzać etapy, których we własnym mniemaniu się nie zrobiło dobrze. Za sprawą przecież opcji Chapters w dziale Start Game, ja bardzo przepraszam. Który to... I w tym miejscu powinienem powiedzieć, i z tej też okazji, i w tym miejscu pragnę zaznaczyć, że... jak inaczej to powiedzieć? Ja przepraszam bardzo. Dokładnie ten sam wstęp, co teraz wysłuchujecie, zrobiłem w bonusowym odcinku do tego 14 odcinka z Zaptyje, którego link znajdziecie w opisie. Link do filmu, w którym przechodzę lepiej misję pod tytułem Rescue, dotyczącą ratowania prosekuratora i jego żony z Samatii. Czy też... Nie, Samatia to jest to duże miasto, do którego się przenieśliśmy. Nasz główny bohater się przeniósł, a potem... I zostali ci prosekutorzy sprowadzeni z tego dużego miasta do Ramii, a raczej też jego okolic. No. Za to w tym właściwym 14 odcinku będziemy po prostu dalej kontynuować naszą fabularną przesprawę przez cały ten tytuł. Tak więc zaczynamy. I życzę oczywiście jak zwykle miłego oglądania. Jeżeli mi na twarz wyskoczy jakaś reklama... Nie wyskoczyła. A to z kolei oznacza, że będzie dobrze. No jak widzicie, oczywiście tutaj mam tryb samolotowy załączony. Wszystko się nagrywa. A ja tymczasem po przejściu kolejnych misji bonusowych w celu odblokowania misji fabularnej mam ja osobiście przyjemność teraz wykonać dla was tę misję fabularną, żeby nie tracić czasu na to, co się dzieje między słowami, jakże tak można powiedzieć. To jest nasz szef. Dzień dobry szefie, to znaczy ten przywódca, czy jakoś tak. Co masz nam dzisiaj do zaoferowania? Kawaleria. Marszałek Zaptyje przybywa do miasta. Zabierz go z doków. 299, no właśnie, złociszy i 3 doświadczenia. Mam go zawieźć tym powozem. Mam go dostawić do tej siedziby tym powozem. No dobra. Proszę zejść z drogi. Okej. A doki znajdują się na samym, kurde, krańcu tego miasta. Czekajcie. A. Co? Co?
Ej, poważnie? Czyli już na samym starcie będę musiał uważać. Ale nie wiem, to najpierw też zapauzować grę. Dobra, doki są tam, czyli na samym końcu tego miasta. I najbardziej optymalna droga do nich to mniej więcej taka. Myślę, że też się udało. Ale nie wiem, czy będzie, że nie będziemy się zatrzymywać. No i już mnie odpłynął! Cholera! Jest tutaj całe... Zresztą środki wylepniczyć. Oho, no i oto ten statek, którym marszałek Zaptije przypłynął. Aczkolwiek zaraz, coś mi tutaj śmierdzi. Bardzo podstępnym podstępem. Zabezpić doki. Podoba. O nie. No coś, coś mam amunicję tam na baku. Ochronie marszałka. Co? O ty draniu! Pójść do katedry, aby się uświęcić, ale niestety się nie udało. Cóż, trudno. Zamiast tego... Wreszcie sobie zaaplikuję. Dobra, nieważne. Nie było tego, co widzieliście wcześniej. No, tym bardziej, jeżeli to jednak wyciąłem. Dobra, zajmijmy się właściwą misją. Będziemy wystawać się na otwarte pole, ale z drugiej strony...
Co? Aaaa! No tak. Kto mnie zdjął? Cholerni snajperzy. No dobra, tutaj trzeba będzie definitywnie kombinować, jak przypadkiem nie dostać się pod ogień wroga. Au! Moje ataki! Ale dlaczego oni mają taką siłę rażenia? Albo wiecie co? Jednak nie. Pojadę tędy. Oni są wszędzie. Oni są dosłownie... No, przede wszystkim jest przecież tak naprawdę wymagana... Wymagana zręczność, gospodarowanie czasem i inne tego typu sprawy. Właśnie tak to się kurwa robi. Zabijcie doki na dolnej broni. Tutaj jest wszystko. Jak będziemy... Ja przepraszam bardzo, wracać z tym marszałkiem, to no... Ale no właśnie, na tych łuciach to... Nie proszę z tam sobie wyjście... Nie chciałem! Wypadły. Nie zleć jeszcze marszałku! Dobra, chodźmy stąd. Zanim się będzie reszta.
Okej, nie, zaraz, dajcie pomyśleć. Czyli, że ja nie mam eskortować teraz tego, teraz marszałka do bazy, ja przepraszam bardzo, go po prostu teraz osłaniać przed kolejnymi falami wrogów. Rozumiem. Chowaj się gdzieś! Au! Nie dostaniemy się do bazy w tym mieście. Do bazy zaptije w tym mieście. Musimy poczekać na naszą kawalerię. A to co jest? A to z kolei jest kawaleria. Tak, leci tu został marszałku, jeżeli chcesz żyć. Strzelają. Dobra, teraz zabierz... Dobra, to chyba póki co wszyscy. Kawaleria została odeprzona. O, czyli jednak decydujesz się na ten przejażdżkę powozem. Nie no, przecież to jest oczywiste, a dlaczego? Uważasz, że nie byłbym chętny? Bo jakoś po to... bo mogę przecież od razu wsiąść. No ale zaraz, to też byś na ostrzał, no tak. Dobra. Muszę cię zabrać do... Chcąc uniknąć powtórki z wydarzeń, z wcześniejszych wydarzeń, jakie kiedyś miały miejsce w tych okolicach. No jeżeli chodzi o moją bazę, o bazę Zaptije, to powinienem zabrać cię do tutejszego księdza, czyli Tepka. Marszałku. A więc spokojnie do stanowi. Cholera jasna, że co takiego? Tego się nie spodziewałem teraz, naprawdę. Ale na całe szczęście już jesteśmy na miejscu. Misja ukończona. Szybko, zanim przybędą kolejne powozy. A więc, marszałku, witamy w mieście, w Samatii. To jest nasz nowy rekrut, który cię uratował. Dziękuję. Proszę bardzo, oto lista. Jakaś. Hmm? Któż to jest? Zaraz, moment. Kirkon nie miał... Nie miał monokla. Ale to ja... Ale to właśnie on wyczynił się do spalenia... Do spalenia tej wioski! O kurde!
No to ciekawe zawieszenie akcji się teraz zrobiło, bo oto okazuje się, że oto jest, ja przepraszam bardzo, ten zdrajca. Prawdziwy zdrajca w szeregach Zaptije okazuje się mieć na sobie... Okazuje się mieć na sobie monokl i taką oto kozią bródkę. No cóż, nie pozostaje nam więc nic innego, jak zakasać rękawy i dokonać ostatecznego boju, ja przepraszam bardzo, w celu pomszczenia śmierci rodziców naszego bohatera. Jesteście gotowi? No, nasz bohater, no, fabuła jeszcze nie, bo trzeba wykonać parę misji pobocznych. Ale myślę, że to będzie już na tyle w dzisiejszym odcinku z Zaptije. Widzimy się za tydzień, jeżeli będzie tak samo optymalny czas, bo dzisiaj mamy Dzień Edukacji Narodowej. No i co? Trzymajcie się i do zobaczenia. I już mam zaplanowane parę gier do nagrania po Zaptije. No ale co trzeba przy... No ale co racja, to racja. Dużo tego jest w tej grze. Naprawdę. Dużo tego jest w tej grze. Naprawdę. Już nie ruch. Już nie ruch.